Dzień dobry, witajcie. Poniedziałek. Zapraszam na kartę dnia. Karty dnia w poniedziałek. Już patrzymy, jak ułożą się energie. Cóż tutaj wyskoczyło. Będzie nam się wydawało, że dużo możemy dzisiaj zrobić, dużo załatwić, ale to tylko będą nasze złudzenia. Rzeczywistość może być trochę inna. No ale zobaczmy, czy pokaże się to rzeczywiście w układzie. Król kielichów. Ha! No tak. My jesteśmy pokazani dzisiaj, słuchajcie, w królu monet, czyli zostajemy przy karcie dworskiej, przy monetach. Wczoraj rycerz, dzisiaj król, tak więc na pewno nie będzie nas opuszczała ta energia chęci do działania, tego, żeby załatwić dużo spraw. Te sprawy tutaj właśnie pokazały się u nas, no w głowie powiedzmy, siódemka kielichów, dużo będziemy mieć planów, ale ten wisielec świadczy o tym, że z tymi planami trochę trzeba będzie poczekać. No i widzicie, sami jesteście świadkami tego, że jak karta chce się pokazać, to i tak się pokaże. Dlatego bardzo zwracam uwagę na to, jakie karty wypadają przy rozłożeniu, dlatego że nawet jeśli się nie pokażą w rozkładzie, chociaż często tak bywa, to one tworzą piękne tło do czytania i staram się zawsze zapamiętywać te karty, które wypadną. Tak więc to jest jedna ze ścieżek interpretacji tego układu. Skąd w Was tyle siły, tyle energii do działania? Tutaj myślę, że to jest spowodowane tym, co się dzieje na niebie. Zbliża się pełnia w czwartek i to sugeruje właśnie ta królowa buław, która tak stoi za nami jako ta szara eminencja, właściwie czerwona, ognista eminencja. I ona nam podpowiada, podszeptuje, żeby właśnie działać, żeby jeszcze mamy ostatnie dni na to, żeby poświęcić ten czas na to, żeby nam się darzyło, żeby trochę popracować nad tym bogactwem, nad tym, żeby pomnożyć w tej pełni. No i popatrzcie, kim jest królowa buław? Tak symbolicznie, to jest czarownica, to jest wiedźma, a tutaj my jesteśmy pokazani w monetach, czyli możemy trochę poczarować, tak żeby nam się darzyło właśnie, jeżeli chodzi o sferę materialną. Zresztą duże nadzieje też się pokazały, co tutaj jest pokazane w tej karcie Słońce, która jest tłem również czytania. Myślę, że od tego poniedziałku, od nowego miesiąca, w ogóle od nowego tygodnia, z dużą dozą nadziei będziecie patrzeć na to, co się będzie działo. Nieważne, co było, zamykacie za sobą ten rozdział, zamykacie za sobą miesiąc poprzedni i otwieracie nowy. I tutaj to zamknięcie tych drzwi, zamknięcie na klucz i rozpoczynanie nowego miesiąca. Tutaj się pokazało właśnie w tym sądzie ostatecznym. Ta siódemka kielichów to nie tylko mogą być plany na ten jeden dzień, to mogą być plany na cały miesiąc. Okej. Tak więc tutaj jest jak najbardziej możliwość tego, żebyście sobie właśnie poukładali wszystko w głowie konkretnie, dlatego że tutaj jest dużo fantazji i tutaj jest dużo tych też niewiadomych w tej siódemce kielichów, a król monet bardzo ładnie to usystematycznia. I wykorzystajcie to tak, żeby właśnie nie zatonąć w natłoku tych myśli. Myślę, że ta energia króla monet pomoże Wam w tym, żeby sobie to wszystko poukładać. Pamiętajcie o tym pomnażaniu bogactwa, tak też energetycznie. O tym właśnie przypomina nam ta królowa buław. Dzisiaj konkretnie z niektórymi sprawami trzeba będzie poczekać, ale myślę, że to dla Was nie będzie problem. Natomiast, tak jak mówię, ten sąd ostateczny to jest zamknięcie tego, co już było, takie świadome, bardzo świadome, i otwarcie się na coś nowego. Niech ten maj właśnie będzie takim miesiącem,
który może wnieść taką konkretną zmianę, może wnieść lepsze samopoczucie, większą nadzieję i większą radość przede wszystkim też do naszego życia. Taki dzień bardzo, bardzo ciekawy się pokazał. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego poniedziałku. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro.